Rozdział czwarty Wszyscy w oczekiwaniu. Wiadomość o pojedynku rozniosła się szybko i wywarła wszędzie silne wrażenie. Trzeba przyznać, że wszyscy natychmiast oświadczyli się za Stawroginem. Dawni wrogowie jego starali się zamanifestować swe uczucia przyjazne. Główną przyczyną takiego zwrotu w opinii publicznej były słowa trafnie wypowiedziane przez pewną osobę, która dotychczas zachowywała milczenie. Słowa rzucające bardzo ciekawe światło na całą sprawę. A było tak. Nazajutrz po zdarzeniu całe miasto zebrało się u małżonki marszałka szlachty, dnia tego solenizantki. Była też obecna, a raczej przodowała, pani gubernatorowa. Przybyła wraz z Lizawietą Mikołajewną, która tryskała wprost wesołością i urodą, co się nawet niektórym paniom naszym wydawało podejrzanym. Dodam, że już nie mogło być wątpliwości co do jej zaręczyn z Maurycym Mikołajewiczem. Na żartobliwe pytanie pewnego dymisjonowanego generała, bardzo ważnej figury, o której będzie tu jeszcze mowa, Lizavieta Mikołajewna najwyraźniej odpowiedziała, że jest już narzeczoną. Rzecz jednak dziwna. Żadna z naszych dam nie dała temu wiary. Nikt się nie mógł rozstać z uporczywymi podejrzeniami o jakimś romansie, o tajemnicy rodzinnej z czasów szwajcarskich i o udziale w tym wszystkim gubernatorowej. Trudno nawet określić, dlaczego tak mocno utrwaliły się pogłoski, raczej rojenia, i dlaczego tak uparcie wplatano w nie imię Julii Michajłowny. Dziś także, gdy gubernatorowa weszła, zwróciły się ku niej wszystkie wyczekujące spojrzenia. O pojedynku mówiono tego wieczora półszeptem ostrożnie, z powodu tego, że zajście było tak świeże i towarzyszyło mu pewne drażliwe okoliczności. Nie wiedziano też jeszcze, jak się będą przedstawiały zarządzenia władz. O ile wiadomo, obaj przeciwnicy nie obawiali się niczego. Wiedziano, że Gaganow bez żadnej przeszkody wyjechał dzisiaj rano do Duchowa, swojego majątku. Wszyscy oczekiwali z niecierpliwością, że ktoś pierwszy głośno się odezwie, dając tem ujście niecierpliwości ogólnej. Liczono pod tym względem na owego generała, który istotnie nie zawiódł oczekiwań. Generał, jeden z najdostojniejszych członków naszego klubu, był ziemianinem, lecz nie spośród najbogatszych. Wróżniał się za to niezrównaną równowagą umysłową. Był znanym kobieciarzem starej daty. Miał słabość do zabierania otwarcie głosu w towarzystwie z generalską powagą w takich sprawach, o których mówiono szeptem. Na tym właśnie polegała jego rola wśród nas. Miał zwyczaj w takich razach przeciągać słowa i wymawiać je bardzo słodko, jak to czynią zwykle Rosjanie, którzy podróżują po Europie, lub ci dawniej zamożni Ziemianie, którzy najwięcej stracili na reformie włościańskiej. Stepan Trofimowicz zwrócił kiedyś uwagę, że im więcej stracił obywatel, tym słodziej przeciąga i szepleni. Sam zresztą tak robił, ale nie dostrzegał tego. Generał zaczął mówić jak człowiek świadomy rzeczy. Był nawet dalekim krewnym Gaganowa, chociaż żył z nim w niezgodzie, a nawet podobno się procesowali. Poza tym sam pojedynkował się dwa razy w życiu, i za jeden z tych pojedynków był w swoim czasie zdegradowany i wysłany na Kaukaz. Ktoś się odezwał o barbarze Piotrownie, która od dnia wczorajszego, po chorobie, w cudzysłowie po chorobie, zaczęła pokazywać się na mieście. Nawet nie o niej, lecz o jej czwórce doskonale dobranej własnego chowu. Generał powiedział na to, że spotkał wczoraj młodego stawrogina jadącego konno. Wszyscy natychmiast zamilkli. Generał cmoknął i kręcąc w palcach złotą tabakierkę, podarunek monarchy, Wygłosił. Żałuję, że mnie był tu przed kilku laty. Byłem w Karlsbadzie. Hmm, bardzo interesuje mnie ten młodzieniec, o którym wtedy tak dużo mówiono. Czy to prawda, że on jest chory umysłowo? Tak wtedy mówiono. A tu słyszę, że znieważył go jakiś student w obecności kuzynek. On zaś miał się schować pod stół. Wczoraj znów opowiada mi Stiepan Wysocki, że Stawrogin strzelał się z tym Gaganowem i to jedynie w uprzejmym celu nadstawienia łuba rozwścieczonemu człowiekowi, byle odczepić się od niego. Hmm. To w stylu Gwardii sprzed lat czterdziestu. Czy on tu bywał kogo? Generał zamilkł oczekując widocznie odpowiedzi. Niecierpliwość publiczna mogła już znaleźć ujście. Julia Michajłowna zauważyła, że wszyscy jak na komendę skierowali wzrok ku niej. Rozgniewało to ją i odezwała się podniesionym głosem: Cóż może być prostszego? Czyż można się dziwić, że Stawrogin bił się z Gaganowem, a nie reagował na wybryk studenta? Przecież nie mógł się pojedynkować z byłym chłopem pańszczyźnianym poddanym matki. Niesłychanie doniosłe słowa. Myśl była prosta i jasna, a jednak nikomu dotychczas nie przyszła do głowy. Słowa te miały poważne następstwa. Cała strona skandaliczna, podkarska, anegdotyczna odsunięta została na drugi plan. Wysuwał się inny sens. Zarysowało się nowe oblicze człowieka, dotychczas nierozumiane, o prawie idealnej czystości poglądów. Śmiertelnie znieważony przez studenta, czyli przez człowieka inteligentnego i już wolnego, Stawrogin pogardliwie nie zwraca uwagi na krzywdę, dlatego że krzywdziciel jest byłym chłopem pańszczyźnianym. Wśród społeczeństwa szerzą się plotki i hałasy. Lekkomyślne społeczeństwo pogardza człowiekiem bitym po twarzy. On jednak lekceważy sobie opinię publiczną, która nie dorosła do prawdziwych pojęć o honorze. Jakiś klubowy staruszek w szlachetnym porywie samoocernienia się mówi do drugiego staruszka. A my tu z Panem, Iwanie Aleksandrowiczu, siedzimy tylko i gawędzimy o przekonaniach. Tak, tak, Piotrze Michajłowiczu, odpowiada drugi staruszek. I jak tu się skarżyć potem na młodzież? Tu nie młodzież, Iwanie Aleksandrowiczu. Wtrąca się trzeci staruszek. Nie o całej młodzieży można to samo powiedzieć. To luminiarz, a nie jakiś tam pierwszy, lepszy z młodzieży. Tak to trzeba rozumieć. A takich nam właśnie potrzeba. Ludzi nie mamy. Istota rzeczy polegała na tym, że ów nowy człowiek, który okazał się doskonałym szlachcicem, był jednocześnie jednym z najbogatszych ziemian naszej guberni. Widziano więc w nim ratunek. Mógł stać się korzystnym działaczem. Wspomniałem już przedtem o nastrojach panujących wśród ziemian naszych. Niektórzy hazardowali się coraz więcej. Niech ekscelencja zwróci uwagę, że on nie tylko nie wyzywał studenta, lecz nawet ręce skrzyżował z tyłu to bardzo charakterystyczne. I nie chciał zwracać się do naszych nowych sądów. Pomimo to, że w nowym sądzie za tę obrazę jego szlacheckiej godności zasądzono by mu piętnaście rubli. He 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 he. Ktoś inny dodał w ferworze. Ja panom zdradzę sekret nowych sądów. Jeżeli kto ukradł lub zaszlachtował, a złapano go na gorącym uczynku, niech spieszy póki czas do domu i zabija własną matkę. Uniewinię natychmiast. Wszystko mu przebaczą. A panie na sali sądowej będą powiewały batestowymi chusteczkami. Środek niezawodny. Tak, tak, niezawodny. Nie obeszło się oczywiście bez pogłosek. Mówiono o dawnym stosunku Stawrogina z hrabią K. Wszystkim była znana, surowa, niezgodna z prądem ogólnym opinia hrabiego K. o nowych reformach. Znano też dobrze jego wybitną działalność, z której zaczął się wycofywać dopiero w ostatnich czasach. Wszyscy przeszli do przekonania, że Stawrogin jest zaręczony z jedną z córek hrabiego K., chociaż nie było na to żadnych dowodów. Nawet panie przestały już mówić o przygodach szwajcarskich i o roli Lizawiety Mikołajewny. Trzeba dodać, że Liza wraz z matką zdążyła do tego czasu złożyć zaniedbane wizyty. Wszyscy zgodzili się na to, że Liza jest najzwyklejszą panienką, a jej nerwy rodzajem kokieterii. Jej zemdlenie w dzień przyjazdu Stawrogina wytłumaczono sobie przestrachem, wywołanym potwornym wybrykiem studenta. Starano się nawet podkreślać powszedniość tego wszystkiego, co dotychczas ukazywało się w świetle fantastycznym. O jakiejś tam kuternuszce zapomniano ostatecznie. Nie warto nawet było wspominać o tym. A chociażby nawet stoku ternurzek, któż z nas nie był młodym. Podkreślano szacunek Stawrogina dla matki. Doszukiwano się rozmaitych jego zalet, mówiono o jego wysokiej wiedzy, zdobytej w ciągu czterech lat na uniwersytetach niemieckich. Uznano ostatecznie, że czyn Gaganowa był pozbawiony taktu, nie poznał się na swoim. Zachwycano się jednocześnie trafnością sądów panie gubernatorowej. W ten sposób, gdy Stawrogin zaczął się udzielać, powitano go z naiwną powagą. We wszystkich spojrzeniach skierowanych ku niemu można było wyczytać niecierpliwe oczekiwanie. Stawrogin pogrążył się jednak w skupionym milczeniu, czym zaspokoił wszystkich znacznie skuteczniej, niż gdyby nagadał im najmądrzejszych rzeczy. Wszystko mu szło jak z płatka. Stał się modny. Gdy się kto raz ukaże w towarzystwie Gubernialnym, nie może już w żaden sposób wycofać się. Stawrogin najściślej wykonywał całą etykietę gubernialną. Nie uchodził za wesołego, ten człowiek cierpiał. Jest nie taki jak wszyscy, ma nad czym myśleć. Nawet duma i ta pogardliwa nieprzystępność, którą tak miano mu za złe przed czterema laty, teraz podobała się i zyskała uznanie. Barbara Piotrowna triumfowała. Wątpię, aby zbytnio martwiły ją owe rozwiane nadzieje co do Lizy. Była zbyt dumna, rzecz dziwna. Uwierzyła istotnie, że Nikola wybrał sobie przyszłą towarzyszkę życia w domu hrabiego K. Uwierzyła jedynie na podstawie pogłosek, które nie wiadomo, jaki wiatr przyniósł. Bała się zapytać syna. Parę razy nie mogła się powstrzymać i pół żartem wyrzuciła synowi, że nie jest z nią szczery. Stawrogin uśmiechnął się na to i milczał. Milczenie to zostało przyjęte jako potwierdzenie, a jednak nie mogła zapomnieć o Maritimofiejewnie. Myśl o niej leżała jak kamień na dnie jej duszy. Dręczyła ją dziwnymi podejrzeniami i domysłami, jednocześnie i równorzędnie z marzeniami o córkach hrabiego K. Powrócimy jeszcze do tego. Rozumie się, że znowu zaczęto otaczać Barbarę Piotrowną dawnym szacunkiem i uprzedzającą grzecznością. Nie wyzyskiwała tej sytuacji, udzielając się bardzo mało. Złożyła jednak uroczystą wizytę gubernatorowej. Czyż trzeba mówić, że nikt bardziej od niej nie był zachwycony i podbity słowami Julii Michajłowny, wypowiedzianymi w domu marszałka szlachty. Zwaliły one troskę z jej serca i rozstrzygnęły wiele wątpliwości tłoczących ją od tamtej fatalnej niedzieli. Nie doceniłam tej kobiety, oświadczyła i ze zwykłą wybuchowością swoją oznajmiła gubernatorowej, że przyjechała, aby jej podziękować. Julii Michajłow nie schlebiało to bardzo, nie zdradzała się z tym jednak. W tym okresie czuła już grunt pod nogami, znała wagę swoją, może nawet przeceniała ją, Pozwoliła sobie na przykład oświadczyć w rozmowie, że nic nie słyszała dotychczas o naukowej działalności Stefana Trofimowicza. Przyjmuję u siebie i otaczam opieką młodego Wierchowieńskiego. Nie ma on ładu w głowie, lecz przecież jest to jeszcze młodzieniec. Posiada wiedzę dość gruntowną. W każdym razie to coś innego niż ów były krytyk w stanie spoczynku. Barbara Piotrowna nie omieszkała natychmiast odpowiedzieć, że Stepan Trofimowicz nigdy nawet nie był krytykiem, a całe życie spędził w jej domu. Pozyskał sławę dzięki okolicznościom towarzyszącym początkom jego kariery, zbyt znanym całemu światu. W ostatnim zaś okresie, pracami z zakresu historii hiszpańskiej, ma zamiar pisać o obecnym stanie uniwersytetów niemieckich i zdaje się o Madonnie Drezdeńskiej. Widać było, że Barbara Piotrowna nie pozwoli lekceważyć Stypana Trofimowicza. O Madonnie Drezdeńskiej? A o Sekstyńskiej. Szer Barbaro Piotrowna, wysiedziałam przed tym obrazem dwie godziny i wyszłam rozczarowana. Nie rozumiałam nic i tylko byłam zdziwiona. Karmazinow także mówił, że trudno zrozumieć. Teraz już wszyscy przestali widzieć w tem coś nadzwyczajnego i Rosjanie, i Anglicy to starzy ludzie rozdmuchali sławę tego obrazu. To znaczy, że przyszła nowa moda? A ja myślę, że nie należy lekceważyć naszej młodzieży. Mówią, że to komuniści lecz sądzę, że należy ich oszczędzać i cenić. Czytuję teraz wszystko: wszystkie dzienniki wszystko o komunie nauki przyrodnicze. Trzeba wreszcie wiedzieć, z kim ma się do czynienia. Trudno przeżyć życie na szczytach własnych fantazji. Wzięłam sobie za prawidło garnąć do siebie młodzież i powstrzymywać ją na brzegu przepaści. Niech mi pani wierzy, Barbaro Piotrowna, że tylko my, społeczeństwo, naszym wpływem dodatnim, naszym sercem, możemy powstrzymać młodzież od tej otchłani, w którą wtrąca ją nietolerancja starców. Rada jestem zresztą, że dowiedziałam się od pani o Trofimowiczu. Nasunęła mi pani pewną myśl. Ten człowiek mógłby się nam przydać na naszym poranku literackim. Pani wie prawdopodobnie, że urządzam całodzienną zabawę na korzyść ubogich nauczycielek urodzonych w naszej guberni. Rozproszone są one po całej Rosji. Z jednego tylko powiatu wyszło ich aż sześć. Są prócz tego dwie telegrafistki, dwie zaś uczą się w akademii. Inne chciałyby się także kształcić, lecz nie mają środków. Straszny jest los kobiety rosyjskiej Barbaro Piotrowna. Dziś powstaje już zagadnienie wyższego wykształcenia kobiet. Odbyło się nawet na ten temat jedno posiedzenie Rady Państwa. W naszej dziwnej ojczyźnie każdemu wolno robić, co mu się podoba. I znów. Jedynie dobrocią i ciepłem współdziałaniem całego społeczeństwa moglibyśmy skierować całą sprawę na właściwą drogę. Mój Boże! Jak my mało mamy światłych jednostek. Są tu i ówdzie, lecz rozsypane. Stańmy w jednym szeregu, a będziemy silniejsi. Słowem, mam zamiar urządzić poranek literacki, potem lekkie śniadanie, potem będzie przerwa, a wieczorem zaś bal. Chcieliśmy zacząć od żywych obrazów lecz to kosztowałoby zbyt dużo więc urządzimy publiczności tylko parę kadrylow w maskach i charakterystycznych strojach mających symbolizować rozmaite prądy literackie to projekt Karmazinowa. on mi dużo pomaga sam przeczyta swój ostatni utwór dotychczas nieznany rzuca pióro i już nie będzie pisał ten ostatni utwór jest pożegnaniem z publicznością Cudowny drobiazg pod tytułem Mercy. Tytuł: francuski lecz Karmazinow Uważa, że to będzie wytworniej i żartobliwiej. Zgadzam się z nim, a nawet sama mu doradziłam. Myślę, że Stepan Trofimowicz mógłby także coś wygłosić, byle nie za długo i byle nie za nadto uczenie. Zdaje się, że weźmie udział także Piotr Stepanowicz i ktoś jeszcze. Piotr Stepanowicz wpadnie do pani i przyniesie program. Zresztą pani pozwoli, że przywiozę sama? A pani pozwoli mi także wziąć udział w składce? Powtórzę Stiepanowi Trofimowiczowi i sama go namówię. Barbara Piotrowna powróciła do domu wyraźnie zachwycona. Gotowa była kruszyć kopią z gubernatorową i nie wiadomo dlaczego, czuła jakiś żal do Stepana Trofimowicza, który siedział w domu i o niczym biedak nie wiedział. Mówiła do syna i młodego Wierchowieńskiego, który był u niej tegoż wieczora. Zakochałam się w Lębkowej. Dziwię się, że mogłam tak mylić się w ocenie tej kobiety. Piotr Stepanowicz zaczął ją prosić, aby pogodziła się z jego ojcem. On jest w rozpaczy. Pani go wypędziła do kuchni. Wczoraj spotkał panią w powozie, ukłonił się, lecz pani się odwróciła. Wie pani? My go wysuniemy. Mam co do niego pewne zamiary. Może jeszcze się przydać. O, on coś wygłosi. Nie o to tylko mi chodzi. Sam chciałem dziś wpaść do niego. Mogę mu powiedzieć? Jak pan chce. Nie wiem zresztą, jak pan to zrobi. dodała niezdecydowanie. Chciałam sama pomówić z nim i wyznaczyć mu dzień i godzinę. Była mocno zafrasowana. O, wyznaczyć mu to za wiele. Po prostu zajdę do niego i powiem mu. Dobrze, niech pan mu powie, lecz niech pan doda, że wyznaczę dzień, niech pan koniecznie doda. Piotr Stepanowicz wyszedł śmiejąc się. Pamiętam, że w tym okresie był wyjątkowo złośliwy i pozwalał sobie na bardzo niewłaściwe wybryki. Jakoś wybaczano mu wszystko. Zirytował go bardzo pojedynek Stawrogina, o którym nie był uprzedzony. Cierpiała na tem nawet jego miłość własna. Dowiedział się o pojedynku dopiero na zajutrz, kiedy już wszyscy o nim mówili. Na piąty dzień, spotkawszy Stawrogina w klubie powiedział mu, pan nie miał prawa się pojedynkować. Przez te pięć dni nie spotkali się nigdzie, chociaż Piotr Stypanowicz często zaglądał do Barbary Piotrowny. Stawrogin spojrzał na niego w milczeniu, wzrokiem roztargnionym, jak gdyby nie wiedząc o co chodzi, i przeszedł nie zatrzymując się. Szedł przez dużą salę klubową do bufetu. Wierchowieński szedł za nim i schwycił go za ramię. Pan do Szatowa chodził, pan chce się przyznać do Marii Tymofiejewny. Stawrogin odtrącił go i spojrzał na niego, groźnie zachmurzony. Na twarzy Wierchowieńskiego odbił się jakiś dziwny, martwy uśmiech. Wszystko to trwało chwilę. Stawrogin poszedł dalej. Wprost od Barbary Piotrownej Piotr Stepanowicz pobiegł do ojca. Śpieszył głównie przez złość, gdyż szukał zemsty za przykrość, o której wtedy jeszcze nie wiedziałem. Mianowicie, ostatnie ich spotkanie w zeszły czwartek skończyło się na tem, że Stjepan Trofimowicz, chociaż sam rozpoczął kłótnię, wypędził syna kijem. Nie przyznał mi się wcale do tego. Teraz jednak, gdy Piotruś wpadł do pokoju ze zwykłym, naiwnie pogardliwym uśmieszkiem, ze wzrokiem niemile ciekawym, biegającym po wszystkich kątach, Stjepan Trofimowicz dał mi sygnał, abym pozostał w pokoju. W ten sposób poznałem ich rzeczywisty stosunek, gdyż byłem świadkiem całej rozmowy. Stiepan Trofimowicz siedział na Otomanie. Od tamtego czwartku schudł i zrzukł. Piotr Stepanowicz bezceremonialnie siadł obok niego, podwinął nogi, zająwszy na Otomanie znacznie więcej miejsca, niż nakazywałby szacunek dla ojca. Stepan Trofimowicz odsunął się w milczeniu i zgodnością. Na stole leżała książka. Była to powieść Czernyszewskiego. Co czynić? Niestety muszę zdradzić pewien objaw małoduszności mego przyjaciela. Marzenie o tym, aby wyjść z samotni i stoczyć ostatnią bitwę, coraz więcej ogarniało jego wyobraźnię. Domyśliłem się, że wydostał i studiuje ową powieść w tym celu, aby w razie zetknięcia się z tamtymi młodymi, znać zawczasu wszystkie ich metody i argumenty na podstawie ich katechizmu i, będąc zawczasu przygotowanym do boju. Triumfalnie zwyciężyć ich w jej oczach. Jak go męczyła ta księga. Odrzucał ją nieraz zrozpaczony, zrywał się i biegał po pokoju jak nieprzytomny. Dobrze, zgadzam się, że zasadnicza myśl autora jest słuszna, mówił do mnie w gorączce. Lecz przecież tem gorzej, to nasza myśl, właśnie nasza. Myśmy pierwsi ją szczepili, pielęgnowali, Stworzyliśmy dla niej grunt. Cóż oni mogą powiedzieć nowego potem, cośmy powiedzieli? Lecz, Boże, jak to wszystko jest tu wykrzywione, zniekształcone, zepsute, wołał, uderzając pięścią w książkę. Myśmy dążyli nie do takich wniosków, kto by poznał ideę pierwotną. Ha, ha, kształcisz się. Zaśmiał się Piotr Stiepanowicz, biorąc do rąk książkę i przeczytawszy tytuł. Już dawno należało. Jeśli masz ochotę, mogę ci przynieść jeszcze ciekawsze rzeczy. Stiepan Trofimowicz nie odpowiadał. Siedział w kąciku otomany. Piotr Stiepanowicz szybko wyłożył cel swojej wizyty. Rzecz prosta, że Stiepan Trofimowicz był zdumiony i słuchał w przerażeniu i oburzeniu. Czyż ta Julia Michajłowna rzeczywiście myśli, że będę u niej coś wygłaszał? Właściwie obeszłoby się bez ciebie doskonale. Chodzi jej tylko o to, aby cię przygarnąć i w ten sposób pozyskać Barbarę Piotrowną. Ale rzecz prosta nie masz prawa się wymawiać. Wiem zresztą, że sam się do tego palisz. Wy wszyscy, staruszkowie, macie piekielną ambicję. Posłuchaj jednak. Postaraj się, aby to nie było zbyt nudne. Co ty tam masz? Jakaś historia hiszpańska? Daj mi przejrzeć zawczasu, bo mógłbyś ludzi uśpić. Zbyt jaskrawa brutalność tych dowcipów była widocznie rozmyślna. Chodziło o podkreślenie, że ze Stepanem Trofimowiczem nie można inaczej mówić. Stiepan Trofimowicz w dalszym ciągu nie zwracał uwagi na to o Belgii. Lecz zakomunikowane mu fakty wywarły na niego wstrząsające wrażenie. Zapytał, blednąc. Czy to ona sama? Ona sama kazała ci to powtórzyć? Użyła twego pośrednictwa? Widzisz, ona chce wyznaczyć ci randewu. To są szczątki waszych sentymentalizmów. Kokietowałeś w ciągu dwudziestu lat i przyzwyczaiłeś się do tak śmiesznych sposobów. Nie bój się jednak. Teraz już zupełnie co innego. Sama wciąż powtarza, że teraz dopiero przejrzała. Wytłumaczyłem jej niezbicie że cała ta wasza przyjaźń jest tylko wzajemnym wylewaniem brudnej wody. Dużo opowiedziała mi, bracie. Fe. Jak lokajowską rolę spełniałeś dotychczas? Wstydziłem się za ciebie. Ja? Spełniałem lokajską rolę? Zawołał Stepan Trofimowicz. Gorzej. Byłeś rezydentem, czyli lokajem z dobrej woli. Pracować się nie chce, a pieniążki miłe. I ona już to rozumie. Opowiadała o tobie niesłychane rzeczy. Ach, bracie! Uśmiałem się nad twoimi listami do niej. Wstyd i hańba. Lecz wy wszyscy jesteście strasznie zdeprawowani. Jałmużna zawsze znieprawia. Jesteś żywym świadectwem. Pokazywała ci moje listy? Ależ wszystkie! Kto by tam wszystkie mógł przeczytać? Tyle papieru zapisałeś. Tam chyba przeszło dwa tysiące listów. Wiesz, stary, że był taki moment, kiedy gotowa była wyjść za ciebie? W najgłupszy sposób zaniedbałeś, oczywiście z twego punktu widzenia. W każdym razie byłoby to lepsze niż ożenienie ciebie z cudzemi grzechami, jak błazna na żart za pieniądze. Za pieniądze? Krzyczał boleśnie Stepan Trofimowicz. To ona tak mówi? Oczywiście. Sam ciebie broniłem. Miałem jedyny punkt obrony. Zrozumiała, że potrzebne ci były pieniądze, jak każdemu człowiekowi, a więc trudno było odmówić ci racji pod tym względem. Dowiodłem jej jasno, jak na dłoni, że oboje wyciągaliście zyski z tego stosunku. Ona była kapitalistką, ty zaś sentymalnym trefnisiem. Pieniędzy nie żałuje, chociaż doiłeś się jak kozę. Gniewała się tylko, że wierzyła ci tak długo, Żeś tak ją nabierał pod pozorem szlachetności, i że sama musiała kłamać. Nigdy się nie przyznała, że sama kłamała, lecz to właśnie podwójnie skupi się na tobie. Nie rozumiem, jak mogłeś się domyślać, że przyjdzie chwila obrachunku? To świadczy o tem, że nie brakowało ci pewnego rozumu. Poradziłem jej wczoraj oddać ciebie do przytułku. Nie bój się, do zupełnie przyzwoitego schroniska. Zdaje się, że zrobi to. Pamiętasz swój ostatni list do mnie, sprzed trzech tygodni wysłany do guberni? Stiepan Trofimowicz zerwał się przerażony. Pokazałeś jej? Jakże mógłbym nie pokazać? Od razu pokazałem. Ten sam list, w którym pisałeś, że ona wyzyskuje ciebie, zazdroszcząc ci talentu, a potem o cudzych grzechach. Ależ, stary, jak ty straszliwie jesteś ambitny uśmiałem się szczerze. W ogóle listy twoje są nudne. Masz podły styl. Często nie czytałem ich nawet, a jeden dotychczas leży u mnie nierozpieczętowany. Przyślę ci jutro. Ale ten ostatni list to szczyt doskonałości. Ale żem się uśmiał, Stiepan Trofimowicz zawył. Wyrodny! Wyrodny! Tam do diabła! Nawet rozmawiać z tobą nie można. Słuchaj, znowu się obraziłeś. Jak w tamten czwartek. Stjepan Trofimowicz wyprostował się. Jak ty śmiesz rozmawiać ze mną takim tonem. Jakim tonem, mówię wyraźnie i prosto. Powiedz mi na koniec, Wrotku, czy ty jesteś moim synem, czy nie? O tem możesz więcej powiedzieć niż ja. Rozumiem, że w tym wypadku każdy ojciec bywa zaślepiony. Milcz! Milcz! wrzasnął Stiepan Trofimowicz. Widzisz, już krzyczysz i łajesz jak w zeszły czwartek. Chciałeś nawet schwycić laskę, a przecież ja wtedy odszukałem nawet dokument. Przez prostą ciekawość przewracałem cały wieczór w kufrze. Możesz się pocieszyć, nic wyraźnego. To tylko liścik mojej matki do tamtego polaka. Sądząc jednak z jej charakteru. Piśnij jeszcze słowo, a spoliczkuję cię. Piotr Stiepanowicz zwrócił się do mnie. Dziwny człowiek. Tak to u nas od samego czwartku. Rad jestem, że pan jest obecny i sam osądzi. Przede wszystkim fakt, zarzuca mi, że tak się wyrażam o matce, a przecież on sam mi to podszepnął. W Petersburgu, gdy byłem jeszcze uczniem, budził mnie po nocach, ściskał mnie i płakał jak baba. Cóż pan myśli? Co opowiadał mi wtedy w nocy? Wciąż te same tłuste anegdoty o matce. Od niego właśnie się dowiedziałem. Nie zrozumiałeś mnie. Mówiłem w sensie podniosłym. Nic, nic nie zrozumiałeś. A jednak u ciebie było to jeszcze podlejsze niż u mnie. Sam to rozumiesz. Widzisz? Mnie jest wszystko jedno. Taki mam punkt widzenia. Z mego punktu widzenia nie ma powodu do troski. Nie oskarżam matki. Ty, to ty. Polak, to Polak. Wszystko mi jedno. Nie jestem winien, że tam w Berlinie wyszło tak głupio. Czyż mogło zresztą wyjść coś mądrzejszego? Śmieszny z ciebie człowiek. Czy ci nie wszystko jedno, czy jestem twoim synem, czy nie? Znów zwrócił się do mnie. Niech pan posłucha. Nie wydał na mnie ani grosza w życiu. Tu zrabował mnie, a teraz krzyczy, że cierpiał z mego powodu przez całe życie i wykrzywia się przede wszystkim, jak aktor. Ja nie jestem barbarą Piotrowną. Wstał i wziął kapelusz. Stefan Trofimowicz wyciągnął nad nim dłoń i zawołał, blady jak trup. Bądź wyklęty, bądź wyklęty przeze mnie. Piotr Stepanowicz zdradził pewne zdziwienie. Że teraz człowiekowi może przyjść do głowy takie głupstwo. Żegnaj, stary, już nigdy nie przyjdę do ciebie. Swoje opowiadanie czy artykuł dostarcz jak najwcześniej, nie zapomnij. Postaraj się uniknąć rzeczy zbytecznych. Fakty, fakty i fakty, nic więcej, i jak najkrócej. Żegnaj.